To nowa impreza, jutro rozpocznie się dopiero jej trzecia edycja. Przez to, że jest nowa, z dużym zaciekawieniem czekamy na jej rozpoczęcie i na nowe widowiskowe dyscypliny. W okiem redakcji Aleksandra Pika. Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór. Skoro igrzyska jutro startują, to przyda się nam wszystkim. W zasadzie to dzisiaj startują, jak tak patrzę na ceremonię otwarcia. Tak. A no tak, faktycznie jest 6 po północy. Tak, natomiast warto przybliżyć oczywiście to wydarzenie, bo igrzyska europejskie powstały na wzór igrzysk olimpijskich, ale różnią się dyscyplinami, bo zobaczymy w Krakowie zarówno te olimpijskie, czy na przykład zakopane. Rangę wydarzenia podnosi fakt, że oprócz tego, że sportowcy będą walczyć o medale igrzysk europejskich, to będą mogli też w niektórych sportach wywalczyć przepustki na igrzyska olimpijskie, które będą zaraz. I na rynku głównym w Krakowie będzie jeszcze jeden, dość nowy, nieznany, widzom sport. Od 8.45 pierwsze studio, a o 20.25 w Jedynce ceremonia otwarcia. Wszystko się zgadza. Ola Pika, bardzo ci dziękuję. Igrzyska europejskie od jutra w Krakowie, a w Berlinie od kilku dni trwają Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. I mamy już pierwsze medale. Sukcesy wraz z zawodnikami świętuje Tomasz Wolny.